Czwarta edycja turnieju Pingla Cup, turnieju z Krzatów. Przy mikrofonie kolejni goście. Przedstawcie się, powiedz, ile masz lat, jak masz na imię i skąd przyjechałeś? Mam 8 lat, mam na imię Patryk i przyjechałem z Powsina, Warszawa. Skąd? Powsina. Z Powsina, a ty? Ja mam na imię Kuba, mam 8 lat i przyjechałem z Torunia. Z Torunia. Właśnie przyglądałem się przed chwilą, jak trenujecie. Z taką zaciętością trenujecie, tak jakbym oglądał już takich zawodowych pingpongistów, tak ambitnie ćwiczycie. Jak długo trenujesz? A przypomnij mi, jak masz na imię? Patryk. Patryk i? Kuba. Patryk i Kuba. Patryk, jak długo trenujesz pingponga? Ja trenuję półtora roku i... trenuję półtora roku. A ile razy w tygodniu, pomożesz mi powiedzieć? 5. 5 razy w tygodniu, a to dlatego ty tak świetnie grasz. Półtora roku, 5 razy w tygodniu, no to rzeczywiście, to dlatego tak ładnie już ci idzie. A ty, Kuba? Ja trenuję 2 lata i nie... Ja trenuję 2 i niecałe pół roku. A ile razy w tygodniu, ile masz treningów w tygodniu, pamiętasz? To różnie, czasami 5, czasami 6. A, to niemal codziennie. Cały tydzień. Czasami nawet cały tydzień. No to trenujecie dużo. Czyli to z tego wynika, że chyba lubicie trenować, prawda? Tak, bardzo. No to świetnie. A jak tak obserwowałem, jak gracie, potraficie atakować i backhandem, i forehandem, to kto was nauczył takiej gry? Możecie nam zdradzić? Szymon Polaszek, Maciek Kotarski i jeszcze dużo trenerów. A ciebie? Mój tata mnie nauczył, bo trenuję już bardzo dużo, chyba z 22 lata chyba. Czyli, a jak myślicie, żeby grać coraz lepiej w ping-pongu, to warto mieć trenera? Tak, chyba. Oczywiście. No właśnie. Czyli pozdrawiamy, tak? Pozdrawiamy trenerów, tak? Do kamery pomachajcie trenerom, bo to będą was potem oglądać. A czy powiedzcie mi, czy macie jakichś swoich ulubionych zawodników z czołówki świata? Znacie jakichś zawodników, tacy, którzy grają na wysokim poziomie? Owczarow. Dmitrij Owczarow, tak? Zwycięzca Pucharu Świata w tym roku. No ja znam dużo takich. No to który jest taki pierwszy z brzegu, no, który ci się podoba? Dwóch, to powiedz dwóch. Kulpa i Kazuo. Kazuo Matsumoto i Konrad Kulpa, tak? Obu leworęcznych zawodników, ale jeden gra uchwytem piórkowym, a drugi dłoniowym, tak? Grają różnymi uchwytami. Czyli tacy lokalni zawodnicy z Torunia, świetni, tak? Medaliści. Konrad Kulpa to przecież medalista mistrzostw Polski, wielokrotny. A Kazuo Matsumoto to najlepszy zawodnik w drużynie toruńskiej, prawda? Kiedyś grali w Ekstraklasie, ale teraz już spadli do drugiej. Ale już niedługo wejdą, prawda? Nie wiem, bo teraz będą grali właśnie z moim tatą. A, świetnie. Jutro. Czyli jutro już jest mecz baranżowy, tak? O wejście do... O wejście do pierwszej ligi będzie. Do Superligi. Co? A jak... Jeśli drużyna z Torunia awansuje do Superligi, to będziesz przychodził na mecze oglądać? Tak, będę przychodzić, ale jest późno. Jest późno, o 18, tak? Mecze o 18 są rozgrywane. Słuchajcie, a powiedzcie mi tylko, a jak gracie, jak trenujecie, gracie na punkty też w tych dzisiejszych zawodach, to co wam lepiej wychodzi? Atak czy może obrona? Mi wychodzi lepiej atak. Mi chyba też. A wolicie bardziej atakować forehandem czy backhandem? Forehandem wolę. Oczywiście, że forehandem. Czyli forehand jest taką silniejszą... Bo łatwiej zagrać. Łatwiej, forehandem też się zgadzasz? Tak, też. A co może być trudnego w backhandzie? Że na przykład mi wszystko się udaje forehandem, na przykład top spiny, a z backhandu nic mi się nie udaje z top spinów. Aha, ale myślisz, że jakbyś tak potrenował troszkę więcej, to myślisz, żeby ci się w końcu zacząłbyś trafiać topspinem backhandowym? Tak, chyba tak. Czyli trzeba troszkę czasu jeszcze, tak?
A tobie dlaczego łatwiej się gra, dlaczego trochę trudniej grać się backendem, a łatwiej frontendem, jak myślisz? No bo forehandem jest łatwiej, bo tak można dalej, można przeciągnąć, tak tylko dotąd można. Aha, czyli forehandem można zrobić większy zamach, tak, i mocniej zaatakować. A, tak, rozumiem. Jak tak zrobię, to też nie jest mocno w ogóle. Ale można na przykład grać w różne miejsca, szybko i w różne miejsca zamiast mocno, prawda? Nie, się da mocno. No pewnie, że się gra mocno, na przykład Owczarow, prawda? Gra mocno backendem. Słuchajcie, to w takim razie ja wam życzę, żebyście doskonalili te swoje forehandy, tak jak Malong, Wang Zedong, Timo Boll i inni najlepsi zawodnicy z czołówki świata i żebyście coraz lepiej grali backhandami, byśmy się mogli też spotykać na kolejnych edycjach naszego turnieju Pingla Cup. Dziękuję bardzo za rozmowę. Proszę. Proszę. Dziękuję.